Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie. Tutaj na tym. Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa. Jak policzyć tę medianę? Zapiszmy wyniki w postaci szeregu rozdzielczego, czyli wszystkich możliwych ocen, jakie się pojawiły. Czyli jakbyśmy to odczytywali. Odczytujemy to w ten sposób, że była jedna jedynka, były cztery dwójki, były dwie trójki, były cztery czwórki, były cztery piątki i było aż osiem szóstek. No, niezła klasa. W każdym razie, no to piszemy. Była jedna jedynka, czyli jedną jedynkę zapisujemy. Dwójek, mieliśmy cztery dwójki, czyli 2, 2, 2, 2. Te podzielajmy. Później mieliśmy dwie trójki, czyli 3, 3. Później czwórek też mieliśmy 4, czyli raz, 2, 3, 4. Tak. Co dalej? Piątek. Tyle samo było piątek. Czyli cztery piątki mieliśmy. I szóstek mieliśmy aż 8 szóstek. Wow. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szóstek. Wszystko sobie pooddzielajmy. No i teraz mamy obliczyć medianę ocen. Co to jest mediana? Mediana to jest element środkowy. Wyraz środkowy. No jeśli jest parzysta liczba wyrazów, to bierzemy dwa środkowe wyrazy, dodajemy je do siebie, czyli na przykład jakby środkowymi wyrazami była piątka i szóstka, to dodajemy je do siebie 5 plus 6 i bierzemy, dzielimy na 2. Czyli 11 na 2 to byłoby wtedy 5,5. No to u nas, zobaczmy, ile było wszystkich elementów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 elementy. No to mamy na szczęście nieparzystą liczbę elementów. W takim przypadku środkowym wyrazem będzie dwunastka. Zobaczmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Środkowym wyrazem jest piątka. Znaczy wtedy miałem na myśli, środkowym wyrazem będzie dwunastka. Dwunasty element będzie środkowym wyrazem. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli weźmiemy piątkę, czyli dwunasty element z tego ciągu, to zobaczmy. Od piątki na prawo mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wyrazów. I tak samo na lewo mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli faktycznie piątka jest medianą naszych ocen. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli mamy nieparzystą liczbę elementów, no to wyraz środkowy mediana to jest wyraz, tak jakby nasz ciąg, powiedzmy mamy n elementów, czyli a n element, to by się napisało, że medianą jest wyraz a n plus 1 na 2. Czyli u nas, jeśli n było 23 wyrazy, były 23 wyrazy, to u nas wyraz środkowy to jest a 23 plus 1 na 2, czyli to jest a 24 na 2, czyli a 12. No i się zgadza.